Siema, witajcie bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. Tym razem jest to Grand Prix Niemiec w Formule 1 2015 MOD. Sesja kwalifikacyjna znakomita. Startujemy z pole position. No i czy utrzymamy pole position i tą pierwszą pozycję do końca tego wyścigu? Mam nadzieję, że tak. Tak więc za chwileczkę przekonamy się, jak będzie wyglądał pierwszy tutaj zakręt, który jest niezwykle, niezwykle szybki. My na pierwszej pozycji, więc Williams w sesji kwalifikacyjnej naprawdę znakomicie. Drugi jest Lewis, czwarty Felipe, no i trzeci jest Nico Rosberg, więc tylko Bert potrafił w tym właśnie wyścigu, w tej sesji kwalifikacyjnej powalczyć z Mercedesami. Tak więc startujemy do wyścigu Grand Prix Niemiec. No i zobaczmy Hamilton, Felipe Massa, znakomity start, jest już na trzeciej pozycji. Tutaj pierwszy ciężki zakręt, zobaczymy jak będzie wyglądała tam stawka, z tyłu się bardzo miesza. No i widzieliśmy Fernando Alonso, znakomicie, trzecia pozycja. Tutaj wyjeżdżamy troszeczkę za szeroko, bardzo ciężki bolid, dodatkowo obciążony oczywiście paliwem i tym samym właśnie jest ta słaba przyczepność. Opony także są niedogrzane. No i pierwsze okrążenie tego wyścigu jak na razie całkiem, całkiem nieźle wygląda. Zapowiada się całkiem dobry wyścig. Miejmy nadzieję, że Felipe Massa także sobie dobrze poradzi. No i czeka nas aż 17 okrążeń tego wyścigu. Oczywiście niektóre sceny zostaną usunięte, te nudniejsze fragmenty, ale nie martwcie się, długi wyścig, tak więc będzie na co popatrzeć. Fernando Alonso, trzecia pozycja, Felipe Massa pozycja numer 2. No i my na pozycji numer 1, to jest oczywiście cel wyścigowy, który nasz zespół nam wyznaczył. Tak więc te 17 okrążeń myślę, że będzie pod dużą presją, aby tutaj nie popełnić błędu, aby być na tej pozycji, aby zdobyć 25 punktów i odrobić troszeczkę tych punktów straconych w poprzednich wyścigach do Mercedesa, który rzecz jasna jest na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej. No i już rozpoczynamy trzecie okrążenie tego wyścigu. Massa na drugiej pozycji wyprzedził tam kierowców, którzy oczywiście byli przed nim, bo przez chwileczkę Felipe Massa stracił tą znakomitą drugą pozycję. Ricardo na pozycji numer 3. No i teraz Felipe Massa, czy będzie atakował, czy będzie Felipe Massa w stanie wyprzedzić właśnie swojego kolegę z zespołu, czyli Berta. Jest system DRS, zobaczmy, dużo większa prędkość zawodnika Williamsa, jednak nie będzie Felipe Massa przed nami, chociaż nie, tutaj wciska się znakomicie, ależ pięknie to zrobił brazylijski kierowca. No i zobaczmy tutaj prawy zakręt, Felipe Massa bardzo hamuje, a i z tyłu kontakt, zobaczmy, ależ niesamowite uderzenie. Felipe Massa, jest safety car na torze, tak więc samochód bezpieczeństwa. Fernando Alonso, druga pozycja, Hamilton momentalnie wskakuje na podium, trzecia pozycja dla Hamiltona. No i Felipe Massa niestety tam dosyć mocno uszkodzony samochód, 17 kierowców w stawce, więc Ricardo, który ma urwane przednie koła, a także przedni spoiler, nie jedzie w tym wyścigu, samochód bezpieczeństwa na torze. Moi drodzy, tak więc no niestety niezbyt ciekawe tutaj sytuacje się dzieją. Potężny wypadek. Miejmy nadzieję, że Felipe Massa będzie w stanie w tym wyścigu właśnie jeszcze pojechać bardzo dobrze, że będzie przede wszystkim samochód w stanie tutaj w tym wyścigu jeszcze jakoś się spisywać. No a Alonso tym samym korzysta na tej całej sytuacji. Hamilton trzeci, Rosberg na pozycji numer 4, więc dwa Mercedesy. No dwa Mercedesy niezwykle, niezwykle szybkie. Tak więc moi drodzy, samochód bezpieczeństwa na piątym okrążeniu zjeżdża do alei serwisowej. My tutaj musimy troszeczkę poczekać. Musimy spowolnić całą stawkę, aby ruszyć jak najszybciej, aby ta przewaga na tych pierwszych metrach była po prostu dużo, dużo większa. Tak więc za chwileczkę wystartujemy. No i tutaj za chwileczkę będzie zielona flaga. Tak więc startujemy po raz kolejny, tym razem już ze startu lotnego. No i Fernando Alonso bardzo blisko, znakomity start także Fernando Alonso. Nie zagapił się hiszpański kierowca, Rosberg na czwartej pozycji, Hamilton trzeci. No i zobaczmy, będzie system DRS. Jest szóste okrążenie tego wyścigu.
Myślę, że Grand Prix Niemiec jest wyścigiem niezwykle, niezwykle ciekawym. Tutaj zawsze działo się bardzo dużo, tak jak i w ligowych, tak jak i właśnie w tych wyścigach osobistych. No i jest standardowa mieszanka paliwa. Zobaczmy, Fernando Alonso na drugiej pozycji będzie atakował. Ma system DRS, czy tutaj McLaren będzie miał tą prędkość lepszą? Jednak nie, jednak nie, jednak te silniki nie są aż tak dobre jak silniki właśnie włożone w samochód. Samochody Mercedesa i Williamsa, ta moc tych samochodów jest ciut mniejsza. No i zobaczmy, Fernando Alonso cały czas na drugiej pozycji, trzeci jest Hamilton. Tutaj naprawdę całkiem nieźle wygląda ten wyścig dla kierowców Williamsa, całkiem nieźle wygląda także dla hiszpańskiego Torradora Fernando Alonso. A Hamilton, trzecia pozycja, on będzie walczył, on, moi drodzy, nie odpuści. No i zobaczmy, bardzo blisko jest hiszpański kierowca Fernando Alonso cały czas, a i tutaj wyjeżdżamy za szeroko i zobaczmy kontakt jeszcze z Hamiltonem, ależ tutaj było niebezpiecznie. No cały czas walczymy z Fernando Alonso. Kolejny prawy zakręt prowadzi na prostą startową, jest, widzimy Hamilton, jednak Rosberg wskakuje na trzecią pozycję, Hulkenberg czwarty, jest Fernando Alonso, widzimy, że pierwsza pozycja dla hiszpańskiego kierowcy, jest system DRS, jest Rosberg trzeci, czwarty Hulkenberg, bardzo blisko kierowca McLarena. Tutaj będziemy na pewno walczyć z tym kierowcą. Zobaczmy, czy uda się powalczyć, czy uda się zdobyć tą pierwszą pozycję, czy utrzymamy znakomite tempo bez żadnego problemu. Zobaczmy, dużo większa prędkość, jest pozycja numer 1, tak więc znakomicie, chociaż tutaj z tyłu mały tłok się zrobił. Jest pozycja Hulkenberga numer 3, tam zmienia się sytuacja cały czas jak w kalejdoskopie. Jest Felipe Massa trzeci, jest Fernando Alonso na pierwszej pozycji. No i zobaczmy, jak będzie wyglądał tutaj ten zakręt. Fernando Alonso bardzo mocno hamuje i zobaczmy, Fernando Alonso, tam kontakt z Felipe Massą. Jest Felipe Massa na pozycji numer 2, Fernando Alonso wskakuje na trzecią pozycję, Hulkenberg czwarty, a kierowcy Mercedesa gdzieś tam z tyłu, troszeczkę dalej. Tak więc postój na tym okrążeniu. No i musimy wjechać do alei serwisowej po wymianę opon. Fernando Alonso, jak i Felipe Massa powinni pojechać dalej. Więc tutaj będzie na pewno bardzo dużo się działo. Oj, w tym wyścigu po prostu brakuje tchu. Cały czas jest walka na najwyższym poziomie, więc to jest na pewno na wielki, wielki plus. Wjeżdżamy do alei serwisowej, jeszcze uślizg tutaj niesamowity. No i siódme okrążenie, za dosłownie kilka chwil rozpoczniemy ósme okrążenie wyścigu. Wjeżdżamy do pit stopu. No i zobaczmy, jak ten pit stop będzie wyglądał. Na szczęście nie musimy wymieniać przedniego skrzydła. To wszystko jest jak w najlepszym porządku. Wyjeżdżamy na pozycji numer 7. Tam z tyłu chyba Fernando Alonso. Zobaczmy, bardzo blisko, tak jest, kierowca Mercedesa. No i Fernando Alonso, przepraszam, Lewis Hamilton na pozycji numer 7. Ósma pozycja, to jest pozycja Berta. No i wyjeżdżamy przed Hamiltonem. Jednak udaje się tą pozycję utrzymać. Pastor Maldonado na pozycji numer 6, więc tutaj oczywiście Wenezuelczyk znakomicie, chociaż on musi jeszcze wjechać do alei serwisowej, to mimo wszystko jedzie całkiem niezły wyścig. No ale ta pozycja zostanie przez niego oczywiście stracona. Po tym jak wjedzie do alei serwisowej, cała stawka, a przynajmniej większość kierowców, powinna sobie z nim poradzić. Tak więc Hamilton pozycja numer 7, Maldonado pozycja numer 5, my na szóstej pozycji. No i oczywiście bardzo mocno się z tego faktu cieszę. Tak więc jesteśmy na dogodnej pozycji, aby w tym wyścigu powalczyć o 25 punktów. No i myślę, że będzie duża szansa. Jest Felipe Massa w alei serwisowej, jest także Fernando Alonso. No i kierowcy przed nami, czyli Pastor Maldonado. Hulkenberg także chyba wjechał do alei serwisowej. No i zobaczymy, na której pozycji wyjedziemy, czy będziemy w stanie tutaj z tymi zawodnikami powalczyć. Zobaczmy, jak będzie wyglądał wyjazd właśnie tych samochodów. Jest Felipe Massa, już wyjeżdża, tak więc bez żadnego problemu radzimy sobie. Jesteśmy na pozycji numer 1. Felipe Massa jest gdzieś tam z tyłu, jest Hamilton, zobaczmy, Hamilton drugi, Felipe Massa trzeci, znakomicie Felipe Massa, bardzo ładny pit stop. No i tutaj będzie walka właśnie naszego kolegi z zespołu, czyli Felipe Massy z Hamiltonem, który jedzie na drugiej pozycji. Felipe Massa będzie miał system DRS, no i czy wyprzedzi tutaj brytyjskiego kierowcę? Chyba jednak się nie uda, chyba jednak się nie uda. Prawy zakręt po tej długiej prostej, niezwykle ciężko dohamować.
No i my tutaj już ze standardową mieszanką paliwa. Felipe Massa na pozycji numer 3, Lewis Hamilton. Cały czas mylę Fernando Alonso z Lewisem Hamiltonem. Chyba jest to spowodowane tym, że te bolidy są podobne i po prostu cały czas mylę tych kierowców. Zobaczmy, jest Hamilton tutaj blisko. To jest właśnie sektor Hamiltona. No Nico Rosberg i Sebastian Vettel na pewno będą chcieli tutaj jeszcze powalczyć, aby jednak w tym wyścigu przy swojej publiczności być wyżej. Jest wyjazd za szeroko, ale na całe szczęście udaje nam się tutaj, aj po raz kolejny za szeroko. No bardzo niebezpiecznie robi się na torze w Niemczech. 10. okrążenie rozpoczniemy za chwileczkę. Tak więc jest Hamilton, druga pozycja, 3. jest Felipe Massa, 4. Fernando Alonso, bardzo blisko Lewis Hamilton. No i zobaczmy czy uda się Lewisowi, jednak się nie udało. Chociaż tutaj wypychamy delikatnie Lewisa, jest Felipe Massa przed Lewisem Hamiltonem, ależ niesamowicie to wygląda. Tak więc 10. okrążenie tego wyścigu, no i naprawdę robi się bardzo ciekawie. Hulkenberg, rekord okrążenia, 1:20.200, naprawdę znakomite okrążenie wyścigu. Jest Felipe Massa na pozycji numer 1 czy numer 2, zobaczmy, Felipe Massa przed nami, więc jednak udaje się brazylijskiemu kierowcy być przed nami na pozycji numer 1. Felipe Massa znakomity wyścig, jak na razie radzi sobie wyśmienicie. Dohamowanie do tego lewego zakrętu, tutaj naprawdę potrafi wydarzyć się bardzo dużo. Felipe Massa jednak za nami na pozycji numer 2, Hamilton 3, jednak Hamilton na pozycji numer 2, więc zmienia się to momentalnie zmienia się sytuacja na torze. Bardzo ciekawy wyścig i dużo emocji. Tak więc 10. okrążenie dobiega końca, za chwileczkę rozpoczniemy kolejne okrążenie tego wyścigu. Massa na pozycji numer 3, Hamilton 4, to jest coś niesamowitego, naprawdę tutaj cały czas ta sytuacja się zmienia, cały czas zmienia się sytuacja tych kierowców. No i moi drodzy, rozpoczynamy kolejne okrążenie, okrążenie numer 11, w sumie kończymy okrążenie numer 11 wyjazdem za szeroko. Zobaczmy, Felipe Massa przed nami, także Lewis Hamilton, Sebastian Vettel na 4. pozycji, czy będzie brytyjski kierowca przed nami. Tutaj prawy zakręt, jest pozycja dogodna do tego, aby wyprzedzić Hamiltona, który ma także system DRS. Dohamowanie jest tutaj, widzimy znakomite, wciskamy się od wewnętrznej, jest pozycja numer 2, jest Felipe Massa przed nami na pierwszej pozycji, Hamilton 3. pozycja, 4. jest Sebastian Vettel z Ferrari, 15 kierowców w stawce, więc 3 kierowców odpadło z wyścigu. No i Hamilton po raz kolejny atakuje. Dohamowanie do tego niezwykle ciężkiego prawego zakrętu, ale Hamilton troszeczkę przesadził na dohamowaniu. Jest pozycja numer 2, tak więc Felipe Massa prowadzi, 2. jest Bert, 3. Vettel, 4. jest Hamilton. To jest naprawdę niesamowita walka. Cały czas ta sytuacja się zmienia. No i myślę, że tutaj będziemy w stanie nawet powalczyć o dublet kierowców Williamsa. Chciałbym oczywiście, aby tą pozycję utrzymać. Miejmy nadzieję, że będziemy tutaj mogli jak najbardziej tą pozycję utrzymać, że będziemy także mogli powalczyć sobie z Felipe Massą, który rzecz jasna jedzie na pozycji numer 1, ale my będziemy starać się tą pozycję odebrać. Przede wszystkim będziemy starać się dogonić Felipe Massę. Nie będzie prosto, ale będziemy się starać. Tak więc prawy zakręt, a i ścinamy delikatnie, ale dzięki temu zbliżamy się do brazylijskiego kierowcy. Tak więc naprawdę tutaj trzeba będzie bardzo mocno się skupić. Felipe Massa najlepszy czas okrążenia, ale zobaczmy, jak będzie wyglądał pierwszy sektor. Jest o ponad sekundę rekord, tak więc to jest znakomity czas. No i tutaj Felipe Massa. No i zobaczymy, Felipe Massa, czy uda się tą pozycję uzyskać, czy obroni jednak brazylijski kierowca tą pozycję numer 1. Zobaczmy, wciskamy się od wewnętrznej. Felipe Massa znakomicie tanił kwiat na pozycji odległej, robi najlepszy czas okrążenia, 1:19.134. Tak więc jesteśmy na pozycji numer 2, zaraz za brazylijskim kierowcą zespołu Williams Martini Racing Team. No i cóż mogę powiedzieć, myślę, że na tym 13 okrążeniu tutaj nic wielkiego się nie zdziała, aczkolwiek będziemy chcieli być jak najbliżej, aby tutaj jednak w tym wyścigu jeszcze powalczyć o tą pierwszą pozycję. Byłoby cudownie. Vettel 3, więc tam pamiętajmy o tym, aby Hamilton był jak najdalej, aby Rosberg
był jak najdalej, aby ci kierowcy nie byli przed nami, ponieważ my tracimy do nich dosyć dużą ilość punktów, dlatego też będziemy się w tych właśnie wyścigach starać pojechać jak najlepiej, aby jednak tych punktów zdobyć dużo, no i aby tą przewagę troszeczkę zniwelować kierowców Mercedesa, myślę, że jest duża szansa na to, aby właśnie w tym wyścigu zdobyć dużą ilość punktów, aby tych punktów troszeczkę nadrobić. Sebastian Vettel, trzecia pozycja. Tutaj naprawdę ten niemiecki kierowca jedzie po podium, jedzie po trzecią pozycję. Zobaczmy, jak przegrzewa się silnik i czy uda nam się wcisnąć. Jest znakomity atak, jest pozycja numer 1, jest pozycja numer 2 Felipe Massy. Zobaczmy, jeszcze atakuje Felipe Massa. Czy uda się tutaj brazylijskiemu kierowcy tą pozycję utrzymać? Bardzo zwolnił Felipe Massa. Jest, widzimy Sebastian Vettel i Fernando Alonso. Tam chyba było jakieś uderzenie, więc Felipe Massa chyba tam stracił przednie skrzydło, ale nie jestem teraz tego pewien w 100%. Zobaczmy. Felipe Massa tam gdzieś na czwartej, piątej pozycji. Jest Vettel na pozycji numer 2. Alonso trzeci. No, w tym wyścigu bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo ciekawych sytuacji. Można powiedzieć, że te niektóre zakręty bardzo niebezpieczne, aczkolwiek my radzimy sobie z nimi całkiem, całkiem przyzwoicie. No i moi drodzy, rozpoczniemy za chwileczkę ostatnie okrążenie tego wyścigu. Wyścigu Grand Prix Niemiec. Przed nami jest Sebastian Vettel. Ścinamy delikatnie ten zakręt. Jest system DRS. No i zobaczmy, czy uda się wyprzedzić Sebastiana Vettela. Wciskamy się tutaj znakomicie. Kontakt jeszcze z Sebastianem Vettelem. No bardzo, bardzo agresywnie Sebastian Vettel chciał przyblokować, ale niestety nie udało mu się ta sztuka. Jesteśmy na pierwszym miejscu, a Sebastian Vettel na drugiej pozycji. Trzeci jest Fernando Alonso. No i cóż mogę powiedzieć, znakomity wyścig. Gdybyśmy utrzymali tą pozycję, byłoby po prostu pięknie, byłoby znakomicie. Rosberg 1.18.029 to jest najlepszy czas tego wyścigu. No i tam Rosberg z tyłu na pewno bardzo, bardzo chce, aby wskoczyć troszeczkę wyżej, aby wskoczyć chociażby na podium przed swoją publicznością. Tutaj tej publiczności bardzo dużo, około 80 tysięcy widzów na trybunach, wszystkie miejsca zostały zajęte, no a kierowca Williamsa radzi sobie po prostu oszałamiająco. Dużo wypadków, dużo kolizji, dużo wyprzedzeń, ale chyba w tym właśnie wyścigu już się nic nie powinno zmienić, chociaż tutaj wyjazd za szeroko. Zobaczmy, jaki uślizg bolidu. Niezwykle zniszczone są opony w samochodzie Williamsa. Zobaczmy, kolejny uślizg. Tutaj naprawdę niebezpiecznie jest tak, że tam z tyłu jest Vettel, ale jednak się nie uda, jest pozycja numer 1, więc zdobywamy 25 punktów, moi drodzy, 25 punktów w tym wyścigu, co na pewno przybliży nas troszeczkę do kierowców Mercedesa. Max Verstappen na pozycji numer 6, jest Felipe Nasr na 12 pozycji, Nico Hülkenberg 7, Kimi jest 8, jesteśmy na trzecim miejscu w klasyfikacji, tracimy tylko 19 punktów do Rosberga i tylko tam widzimy 18 punktów do Hamiltona. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, cześć!